Cześć, z tej strony Metal 503557, a to będzie mój pierwszy poradnik. Znaczy, no, nie tyle poradnik, co tutorial. Będę uczył Was, jak ułożyć pradawną kostkę w moim przypadku, ogólnie niestandardową. Trudność polega na tym, że trzeba poprawnie ułożyć wszystkie środki, tak żeby pasowały do reszty. Jak widzicie, musi być poprawnie. Zacznę może od kilku informacji. Musimy ułożyć tak, żeby pasowały. No to jest chyba oczywiste. I nie możemy do tego używać metody Friedrich, ponieważ układając ostatnią warstwę, w moim przypadku żółtą, no to trudno będzie, trzeba by mieć właściwie dużego fuksa, żeby poprawnie ułożyć. Więc nie będziemy mogli używać OLL-i ani PLL-i z Friedricha, ale za to będziemy mogli używać F2L-a. Zapraszam. Tak więc zacznijmy układanie. Najpierw trzeba pomieszać. Dobrze, mam pomieszaną. Na początku zacznę od tego, że trzeba po prostu ułożyć krzyż. I tutaj występuje pierwsza trudność, czyli też trzeba poprawnie ułożyć krzyż w stosunku do tych środków, które będą łączyły tą krawędź. Zaraz to przedstawię na przykładzie. Tutaj mamy krawędź pomarańczowo-białą, więc ja sobie ją już ułożę poprawnie, tak jak widzicie. I tu jest jeszcze druga trudność, że jeżeli dosuwamy krawędź, no to to musi się zgadzać z tym, czyli w tym moim przypadku jest dobrze. Czekajcie, spuszczę trochę kamerę, będzie lepiej widać. No i na przykład jest właśnie jedna trudność, że trzeba wiedzieć, jak te środki mają być ustawione. Bo na przykład tutaj trzeba wiedzieć, czy kocek ma być tak ustawiony, tak, tak, czy tak. W większości się pewnie wydaje, że tak, bo tu akurat tak jest, ale na przykład tu w Maxie środek nie może być tak, jak się wydaje, tylko on jest naklejony do góry nogami, przez co tak trzeba wiedzieć, że jest ułożony. No, to zacznijmy. Zrzucamy sobie czarny od Maxa. Tu jest. I podjeżdżamy. Jeżeli chcielibyśmy go wyciągnąć do góry, to teoretycznie tu pasuje. Ale tu środek jest niepoprawnie, bo musi być do góry nogami. Więc są dwa sposoby. Od razu włożyć go tak, żeby najpierw ten jest tak, i potem jak się go wyciąga do góry, no to on się obraca, jest poprawnie. Albo w tym przypadku ja sobie odjeżdżam tutaj na pustą krawędź, obracam go dwa razy i wracam. I teraz mam poprawnie, można to tak przyjąć. Szukamy następnego. Mamy 7-upa. Zrzucamy sobie go na zieloną krawędź, na dolną, bo przedstawię jeden problem. Jakbym chciał ją wyciągnąć tu, żeby pasowała, to wyciągam, no i teoretycznie wrzucam. Ale tutaj nam się środek odwrócił, więc jak wrócimy, to będzie źle. Więc tak nie można zrobić. I najlepiej jest rzucić tego na sam dół, tutaj wrócić. No i tutaj, jak wcześniej, ustawić. W moim przypadku teraz dalej wiem, że ten klocek musi być na odwrót. Teraz, żeby go wyciągnąć na górę i żeby się obrócił z powrotem. Widzicie? Wszystko jest. I największą trudnością jest
zwykle ostatnia krawędź. Tutaj w moim przypadku to nie będzie takie trudne, bo po prostu sobie najadę tak, żeby wkładając od razu mi się ułożyło. Powtórzę jeszcze raz, że jeżeli będę wkładał tego, no to on mi się ułoży automatycznie i żaden środek mi się dodatkowo nie obróci. I takim oto sposobem ułożył nam się biały krzyż. No to może zacznijmy teraz. Ja ułożę sobie F2L-em. Ktoś, kto nie umie F2L-a, może układać Friedrichem. Znaczy nie Friedrichem, tylko układać slotami. Widzicie, cały czas mi się kostka przecina. Chwila. Teraz muszę oddalić. No. I teraz, tak jak w każdej metodzie, oprócz Friedricha, trzeba zrobić żółty krzyż. Oprócz Friedricha, dlatego że w Friedrichu mamy OLL, no i z kropki nawet można zrobić od razu żółtą warstwę. Więc robimy, wykonujemy algorytm na poprawny, na krzyż. I teraz nam się ułożył krzyż. No ale jak widzimy, krzyż jest niepoprawnie, ponieważ ten środek pasuje do tego, ale do reszty nie pasuje. I żeby to ułożyć, musimy wykonać zwykły algorytm do układania, jak układamy kostkę 3x3 zwykłą, na poprawne krawędzie. Ja pokażę to jeszcze raz. Te dwie pasują. Chwila. Te dwie pasują. A te dwie nie pasują. No i wykonujemy ten algorytm i wszystkie środki są poprawne. Tutaj jest kwestia tego, że trzeba to wykonać kilka razy. Bo jeżeli pokażę to teraz tu, tylko że na innym. Jeżeli zaczniemy stąd, to zepsuł nam się ten i ten. Więc wykonujemy to w ten sposób, żeby najpierw wyciągnąć ze złego miejsca na jakiś inny. Najlepiej tak. Żeby potem móc wstawić tego z powrotem tu. Czyli wyciągnęliśmy go tu, a potem od razu jak zaczyna się ruch, to pierwszy ruch jest wysuwanie go i nasuwanie na ten. Potem z tego jest wyciąganie, przekładanie go na ten. Więc ten już na przykład jest, jak jest poprawnie, to jego nie ruszymy, zaczynając stąd. Bo jeżeli ruszymy stąd na przykład, to tego przestawimy tu, a tego przestawimy tu. I to będzie wtedy źle. Więc wykonujemy algorytm z tej strony. Jak widzicie, ułożył nam się poprawny krzyż. Wszystkie krawędzie pasują. No i teraz nie moglibyśmy użyć Friedricha, ponieważ z powrotem by nam się to zamieniło. Na przykład jak kręcimy środkową warstwą, obracamy tym, no to się zmienia. Więc musimy użyć LBL-a, czyli algorytmu na poprawne narożniki. Chyba każdy, kto się uczył układać kostkę, umie taki algorytm. Tutaj mamy dobry. Wykonujemy algorytm. I wracamy. Mamy dwa. I teraz na swoich prawidłowych miejscach są te dwa klocki. No i po prostu tradycyjną metodą wkręcamy je na górną warstwę. Wtedy mamy pewność, że nam się żółta ściana nie zepsuje. Tadam! Ułożyliśmy niestandardową kostkę. Widzicie? Wszystkie środki są poprawnie ułożone. I jesteśmy zadowoleni. Jakbyście mieli jakieś pytania,
do tej metody, do tego tutoriala, to piszcie w komentarzach albo piszcie na priwa, no to będę starał się odpowiedzieć. Jeszcze doukładam. No i to było chyba tyle. Do zobaczenia i cześć.